Studentów jest coraz mniej. Jak zatem w takiej sytuacji będą sobie radzić uczelnie? Gościem Polskiego Radia Białystok jest minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, Dlaczego? witam państwa. Dlaczego opowiada się pan za łączeniem uczelni? To i tak jest decyzja uczelni, ja od razu nie będzie przymusu. nie ma żadnego przymusu absolutnie, także to, to jest po prostu coś, co jestem zobowiązany, żeby przekazać i żeby ta informacja była powszechna, więc na każdym spotkaniu takim, jak się wczoraj odbyło z rektorami, po prostu uczciwie o tym mówię, liczba studentów maleje, koszty rosną. W związku z czym yy, nie ma możliwości, żeby w Polsce było 350 uczelni wyższych. No, nie ma po prostu takiej możliwości. Więc, jeżeli dzisiaj nie będziemy tych decyzji podejmowali, to za dwa 3 lata będziemy mieli rzeczywiście poważne problemy. Dlatego jestem zwolennikiem łączenia, tworzenia uczelni silniejszych, uczelni większych, zwiększenia studentów. A co mówią rektorzy białostockich uczelni, uniwersytetów białostockich, znaczy jest... uniwersytetu medycznego, politechniki <słuch> białostockiej? Znaczy jest, jest... To są duże uczelnie. Tak, natomiast y, oczywiście y, y, słuchają, jest myślę zrozumienie, zdają sobie sprawę z tego, że to jest y, nieuniknione. Ale to natomiast, jeszcze odległa y, pieśń. Nie, no oczywiście, no, przecież to się nie stanie w przeciągu miesiąca czy roku. Y, ja powiem tak, ja jestem żywym przykładem absolwenta Politechniki Szczecińskiej. Zawsze mówię to na przykładzie Szczecina, no, bo przecież z rektorami się dziesiątki lat znamy. Y, więc ja jestem y, absolwentem Politechniki Szczecińskiej, która. To Politechnika połączyła się z Akademią Rolniczą i powstał Uniwersytet Technologiczny. I ja rozumiem to wszystko, tą, tą historię, rozumiem tradycję, to, to wszystko jest absolutnie zrozumiałe. A ilu tylko ilu czas się miała zmienia. Politechnika Szczecińska przed połączeniem? 10 tysięcy. Więc czyli czas podobnie się podobnie jak nasze Dokładnie. Więc czas się po prostu zmienia. Jeżeli dzisiaj nie zdamy sobie sprawy z tego, będziemy tylko żyli sentymentem, że ta nasza uczelnia to ma taką tradycję, w ogóle jest pięknie, cudownie, no to może się okazać, że za chwilę ta tradycja nie będzie miała środków, żeby mieć na wypłaty. Więc z tego powodu tylko uczciwie o tym mówię. Natomiast decyzje będą zapadały w gronie uczelni, w gronie środowisk. Myślę, że to zrozumienie jest... Autonomiczne decyzje. Autonomiczne decyzje. A jakie decyzje? korzyści dla studentów? Więc tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o korzyści dla uczelni, to chcielibyśmy jednak, żeby była taka zachęta finansowa, czyli będzie bonus finansowy. Pewnie Dlatego w nie pytam czasie. o korzyści dla studentów, a nie to dla już uczelni, za chwilę, bo to chyba zrozumiałe, to, to że już trzeba chwilę, czymś się zbawić, tak, żeby się władze zgodziły. Prawda jest taka, że myślę, że absolutnie studenci się z tym zgadzają i co do tego nie mam żadnych wątpliwości, bo przecież studenci nie są związani jakimś tam sentymentem i raczej uważają, że chcą studiować na wyższej uczelni, na większej uczelni, przepraszam, na uczelni o większym prestiżu niż na mniejszej uczelni, więc z tego powodu... Myślę, że studenci tutaj nie są problemem, natomiast prawda jest taka, że chcemy taką zachętę finansową przygotować, czyli jeżeli taki proces zostanie przeprowadzony, to wtedy uczelnia będzie miała większą subwencję, a więc będzie miała większe środki, co jest ewidentnie korzyścią dla samej uczelni. A Myślę, jeśli się że... na to nie zgodzi, to grozi to jej nie, mniejsza subwencja? Nie, no grozi wtedy dotychczas? ta normalna subwencja, mm -hmm. która jest, która wynika z tego bardzo skomplikowanego wzoru. Natomiast prawda jest taka, że naprawdę trzeba ze spokojem wspólnie z władzami samorządowymi dyskutować i rozmawiać na ten temat. Nikt nikogo nie będzie do niczego A dlaczego zmuszał? z władzami samorządowymi? Dlatego, że władze samorządowe U są też. Samodzielne. No tak, ale samorządy mają bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o kwestie związane z uczelniami i pomocą dla tych uczelni. Mogą wspierać taki proces, mogą Również przecież też udostępniać swój majątek dla takiej nowej, większej uczelni. Więc to są już decyzje, które trzeba pewnie wspólnie wspólnie podejmować, ale to jest przed nami. Ja uczciwie mówię w każdym środowisku, gdzie jestem, bo te wyjazdy takie jak wczoraj my realizujemy w każdym województwie i chcemy do końca czerwca objechać całą Polskę i spotkać się ze wszystkimi rektorami uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Bo I rozmawia chcemy to zrobić. pan między innymi o ewentualnych zmianach w ustawie o szkolnictwie wyższym tak, to i to jakie tutaj sugestie od rektorów padają? Znaczy jedno jest pewne, że jeżeli chodzi o zmianę ustawy, wszyscy wiedzą, że trzeba tą ustawę zmienić. Na pewno jest wielki problem, który się pojawił na wczorajszym spotkaniu, dotyczący ewaluacji i oceny uczelni, a więc jest rzeczywiście z tym problem i co do tego nie ma wątpliwości. Pojawia się w tym kontekście problem tych czasopism. Pojawia się problem dotyczący też. Demokratyzacji na uczelniach, bo ja zresztą powiem, jako minister, nie, nie chcę mówić o szczegółach, ale taką ilość protestów, jeżeli chodzi o wybory na wszystkich uczelniach w Polsce, jaką w tej chwili mamy, to tego nie widziałem. To jest też wynik tej ustawy i, i też niewątpliwie to trzeba zmienić. Problem doktorantów, więc to jest też następny temat. Problem związany ze stypendiami studenckimi to niewątpliwie też musi być poruszone i i zmienione. No i wreszcie kwestia, na którą wszyscy przyklaskują ci, którzy zdają sobie sprawę z tego, jak powinna wyglądać polska uczelnia. Dzisiaj chcemy postawić na jakość nauczania. Nie na ilość uczelni, a na jakość nauczania, i mówię to po raz kolejny publicznie. Zwłaszcza po aferze z kolegiem Kowalowem. No więc właśnie, więc mówię to uczciwie. I po raz po tych kolejny. W kilkunastu po raz kierunkach kolejny, lekarskich, które urosły jak grzyby no, pandemickie. właśnie, więc mówię po raz kolejny. Wszyscy, którzy założyli uczelnie i są to uczelnie produkujące dyplomy, a nie uczące studentów, będą wyeliminowani. Nie ma takiej możliwości, żeby cierpieli studenci na tym, że ktoś chce założyć sobie biznes i zarobić grube miliony na teoretycznym kształceniu studentów. Chcemy tak wprowadzić zapisy restrykcyjne w tej ustawie, żeby tych patologii, z którymi mamy do czynienia, już w przyszłości nie było. Był. Prowadzicie kontrole, są jakieś wstępne wyniki i czy pod lupą są jakieś podlaskie uczelnie? Jeżeli chodzi o podlaskie uczelnie, nie przypominam sobie, ta ilość kontroli strasznie wzrosła w tej chwili, więc reagujemy na te wszystkie doniesienia dotyczące jakości kształcenia. mogą wszystkim. być podobne patologie? Jak mogą w być kolejne, ale tych patologii jest bardzo dużo, także co do tego nie ma wątpliwości, więc na pewno tak będzie. Więc wszystkie te uczelnie, gdzie mamy takie informacje, po prostu kontrolujemy. Czyli ostatnio, nie chcę mówić, która to uczelnia, żeby nie, nie przygotowała się, ale, ale też prawda jest taka, że dostajemy informacje, że uczelnie prowadzi nabór na kierunek pielęgniarski, gdzie nie ma ani zgody ministra na to, ani nie ma pozytywnej opinii Polskiej Komisji nie Akredytacyjnej, ale jest piękne ogłoszenie na stronie internetowej, że zapraszamy, prowadzimy nabór. Więc jeżeli coś takiego jest, to już w tej chwili po prostu wdrażamy kontrolę, jedziemy i będziemy takie uczelnie zamykać. Czy limity przyjęcie na pierwszy rok będą utrzymane? Jeżeli chodzi o kierunki lekarskie, w tej chwili ustalam to z panią minister zdrowia. Będą utrzymane. Rekomenduję, żeby wszystkie te kierunki lekarskie, które mimo decyzji negatywnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostały prawo do rekrutacji, żeby one w tym rozdziale nie były ujęte do czasu wyników kontroli prowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną, która powie, że ok, spełnia warunki, może przyjmować, nie spełnia, nie będzie przyjmować. A czy w związku z nowelą ustawy o szkolnictwie wyższym planujecie jakieś zmiany w wyborach rektorów? Tak, tak, oczywiście ten temat też, przecież powiedziałem o tym, absolutnie tej zmiany trzeba dokonać. Ja przyznam się szczerze, jak tak się wgłębiłem w tą ustawę o szkolnictwie wyższym, bo przecież nie, nie, nie sądziłem, że takie tam w ogóle zapisy są to przyznam się szczerze, że w naszych partiach politycznych to jest prawdziwa demokracja. Tutaj natomiast jest możliwość jednak tam ustawienia i ta niejasna rola tych rad uczelni w tym wszystkim, które de facto wybierają rektora się okazuje, bo takich przypadków mamy dziesiątki w Polsce, czyli mają kilkoro kandydatów, po czym z rady uczelni wychodzi jedna kandydatura. No to, to tak nie może być, więc na pewno będziemy chcieli to zmieniać i myślę, że bardzo dobrze te rady uczelni jako organ doradczy, Senatu powinny być, powinny funkcjonować, ale nie mogą mieć tego typu kompetencji. Jestem zwolennikiem bezpośrednich wyborów rektorów w kontekście takim, że no, posłów wybieramy w wyborach bezpośrednich, radnych wybieramy w wyborach bezpośrednich, to czemu rektorów nie możemy wybierać w wyborach bezpośrednich? Oczywiście to jest propozycja, zdania są podzielone, nawet na tym wczorajszym spotkaniu część rektorów przyklasnęła, że to jest świetny pomysł pomysł część jednak już uważała, że nie do końca. Pewnie jakiś kompromis znajdziemy, więc najważniejsze, żeby tą demokrację na uczelniach przywrócić. A zgodnie z zapowiedziami, nowela ustawa o szkolnictwie wyższym ma być gotowa w połowie roku? No plan jest taki, żeby było to gotowe w połowie roku, bo też wszystkich Państwa uspokajam i zresztą też rektorom o tym mówiłem. My po prostu po tych wszystkich konsultacjach chcemy przygotować projekt, który wyjdzie z ministerstwa, i ten projekt będzie podlegał konsultacjom społecznym, czyli dzisiaj to już nie będzie jakaś szybka ścieżka bez konsultacji większość sejmowa coś tam przyjmie, środowisko więc będzie akademickie środowisko się wypowie. akademickie się wypowie, będzie miało prawo i rektorzy się wypowiedzieć uczelnie, studenci, doktoranci uczelnie nie niepublic... wszyscy będą mogli się wypowiedzieć, będą mogli jeszcze te poprawki składać, także tutaj nie ma absolutnie żadnego problemu, natomiast po to jeździmy po całej Polsce, żeby wyczuć jaka jest intencja środowiska, wpisać takie zapisy do tych propozycji. No i przynajmniej jedną część już będziemy mieli załatwioną, a później dyskutować o ewentualnie jakichś nowych propozycjach. A o ewentualnych zmianach w szkolnictwie wyższym rozmawiałam z ministrem nauki Dariuszem Wieczorkiem. Dziękuję panu za wizytę w studiu. Dziękuję. Studium. Wszystkiego dobrego i miłego dnia.